Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, mówi Jarosław Zrabki Zdrój, w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Obecny cykl wykładów będzie poświęcony czasom końca, końcu świata, szczególnie omówimy działalność Eliasza, proroka w tym czasie, który jest zapowiedziany w ostatnich wersetach Księgi Malachiasza. Wysłuchaj obecnie epizodu drugiego. Bez pomocy ducha proroctwa, który objawia się w prorokach jesteśmy ślepi i błądzimy po bezdrożach tego świata. Duch proroctwa nie tylko świadczy o Jezusie lecz przekonuje nas o grzechu, sądzie i sprawiedliwości. Jest nazwany też duchem prawdy. I poznacie prawdę a prawda was wyswobodzi. Dlatego tym ciekawsze są słowa Malaczjasza o przyjściu proroka Eliasza przed wielkim i strasznym dniem Pana. Bóg przemawia przez pośrednika. Bóg nie zwołuje dużego tłumu i wykłada im swoje słowa, lecz powołuje i poucza swoich proroków, a prorocy przekazują wolę Boga ludziom. Taki jest porządek tego świata i nie jesteśmy w stanie to zmienić. Bóg przemawiał do Mojżesza, z ust do ust przemawiam do Niego, i jasno, a nie w zagadkach. I prawdziwą postać Pana ogląda On. Dlaczego więc ośmieliliście się wypowiadać się przeciwko słudze memu Mojżeszowi? Czwarta Księga Mojżeszowa, rozdział 12, werset 8. Bóg określa proroka Bilima, słowo tego, który słyszy słowa Boga, który zna myśli najwyższego, który ogląda widzenie wszechmocnego, który pada lecz z otwartymi oczyma. Czwarta Księga Mojżeszowa, rozdział 24, werset 16. Tutaj mamy zapisaną wspaniałą wiadomość. Wybrani przez Boga ludzie rozmawiają z Nim, oglądają Jego postać, słyszą Jego słowa, znają Jego myśli, oglądają widzenia i nie zatrzymują tego dla siebie. To jest spisane pod natchnieniem Ducha Świętego i przekazane mam do wierzenia. Bóg komunikuje się z nami przez pośredników proroków. Należy przypuszczać, że Bóg wyleje ducha proroctwa na wiele osób, nim przyjdzie wielki i straszny dzień Pana, jak podaje proroctwo Joela, rozdział trzeci, werset pierwszy i drugi, a potem wyleje mojego ducha na wszelkie ciało, i wasi synowie i wasze córki prorokować będą, wasi starcy będą śnili, a wasi młodzieńcy będą mieli widzenia. Także na sługi i służebnice wyleję w owych dniach mojego ducha. Ci ludzie będą działali w duchu i mocy Eliasza, aby przygotować ludzkość na dzień sądny. Mylą się ci, którzy wierzą, że nie ma już proroków. Niech nie zapominają, że Bóg pośle Eliasza proroka nim przyjdzie wielki i straszny dzień Pana. Księga Izajasza proroka rozdział 43 werset 8 Wyprowadźcie lud ślepy chociaż ma oczy i głuchych chociaż mają uszy. Bóg powołał Eliasza, aby naród izraelski wrócił do przestrzegania prawa Mojżeszowego, które zostało ogłoszone na Górze Choreb, w czasie gdy naród izraelski był w totalnym odstępstwie. Izraelici nie mieli szczęścia do królów, którzy czynili zło w oczach Boga. Kulminacją tego odstępstwa było królowanie w północnym królestwie Izraela, króla Achaba, w latach 874-853 przed naszą erą. Jego żona Jezabel, córka króla Sydonu, namówiła go do czczenia bogów Aszery i Baala wraz z całym Izraelem. Wspierało jej misję 450 proroków Baala i 400 proroków Aszery, którzy zwalczali kult Boga Izraela. Bóg postanowił ratować swój lud i posłał z misją proroka Eliasza do Achaba. Eliasz ogłasza królowi Achabowi, jako żyje pan, Bóg Izraela, przed którego obliczem stoję, że nie będzie w tych latach rosy ani deszczu, tylko na moje słowo. Odchodzi i ukrywa się nad potokiem Kerit. Bardzo ważne jest stwierdzenie Eliasza, pan, Bóg Izraela, przed którego obliczem stoję. Następca Eliasza, Elizeusz, tak samo używa tych słów, jako żyje pan zastępów, przed którego obliczem stoję. Uważam, że każdy z nas powinien mieć taką samą świadomość, jak Eliasz i Elizeusz, stoję przed obliczem pana zastępów. Eliasz jest karmiony przez kruki, a wodę ma w potoku. Kiedy woda wysycha, Bóg nakazuje iść Eliaszowi do Sarepty, gdzie ma go karmić wdowa, gdyż prorok w Izraelu jest nieuznawany. Poza Izraelem też są bogobojni ludzie, których Bóg dostrzega. Po trzech latach i sześciu miesiącach Eliasz wraca do Izraela i spotyka się z królem Achabem, proponując mu pojedynek między Balem a Bogiem Izraela. Ten Bóg, który odpowie ogniem, jest prawdziwy. Ten pojedynek wygrywa Eliasz, a prorocy Baala są zabici jako fałszywi prorocy. Susza kończy się i zdawałoby się, że Eliasz zwyciężył, lecz nie nastąpiła reforma. Izraelici są w dalszym ciągu niezdecydowani, który Bóg jest prawdziwy, Także Eliasz musi ratować się ucieczką, gdyż Jezabel chce go zabić. Eliasz jest załamany i idzie przez 40 dni i 40 nocy do Bożej Góry Choreb, gdzie zamieszkuje w jaskini. Majestatyczność tego miejsca, wszechogarniającej ciszy i świadomość, że Bóg na tej górze ogłosił swoje prawa, napełnia go przerażeniem i zbożnym lękiem. I ta obsesyjna myśl, zostałem tylko ja sam. Wszyscy odstąpili od Boga. Czy takie myśli o samotności będą natarczywie atakowały działających w duchu i mocy Eliaszowej? Tak będzie. Bóg ma nowe zadania dla Eliasza. Nie przebywał w tej jaskini zbyt długo. Masz pracę do wykonania i nie jesteś sam, kilka tysięcy ludzi nie pokłoniło się Baalowi. Masz z kim zaczynać. Koniecznie musisz mieć swojego następcę, który będzie działał po tobie w tym samym duchu. Eliasz jeszcze dwa razy spuszcza ogień z nieba, co się bardzo spodobało apostołom w czasach Jezusa, jako sposób na rozwiązywanie konfliktów. Eliasz odchodzi żywo porwany przez rydwan Boga, zostawiając swój płaszcz swojemu następcy, Elizeuszowi. Ubrany w ten płaszcz Eliasza i z pytaniem na ustach, Gdzie jest Pan Bóg Eliasza?, rozpoczyna swoją działalność w duchu i mocy Eliasza. Czy chciałbyś mieć ten płaszcz Eliasza? Najważniejsze nauki z życia Eliasza, które mogą nam się przydać w czasach ostatecznych, pierwszy. Wstąpił Eliasz w wichrze do nieba w rydwanie ognistym. Ten element w życiorysie Eliasza jest najważniejszy. Bóg zaakceptował jego życie i uznał za godnego życia w jego królestwie. Każdy z nas powinien myśleć o najważniejszym celu swojego życia, jakim jest zbawienie. Liczy się tylko osiągnięcie zbawienia, co pociąga za sobą podporządkowanie swojego całego życia temu celowi. Mottem jego życia było, jako żyje Pan zastępów, przed którego obliczem stoję. Był w społeczności z Bogiem i był doskonały. Nie każdy będzie mógł wejść do rydwanu Boga, który go zabierze do nieba, lecz to jest osiągalne, co dowiódł Eliasz, prorok. Dlatego w naszym studium będziemy szczegółowo omawiali życie Eliasza, aby uczyć się od niego i być jego naśladowcą. Drugi. Eliasz krytykuje odstępcze działania przywódcy Izraela, króla Achaba. Poświęcimy naszą uwagę przywódcom Kościoła. Jezus jasno zdefiniował rolę przywódców w kościele, jest to służba. Nigdy nie dał im Jezus władzy w kościele. Paś owieczki moje, a nie rządź moimi owieczkami. Porównanie przywódców kościoła pierwszych chrześcijan takich jak apostoł Paweł i apostoł Piotr ze współczesnymi duchownymi z tej wyższej półki wypada bardzo niekorzystnie dla tych drugich. Ci drudzy mają obsesję władzy, bogactwa i zachowują się jak celebryci światowi. Zachowują się jak czarodzieje, którzy tylko oni mają prawo zamieniać wodę w wino, wino w krew, tylko oni mają prawo nauczać i interpretować słowo Boga. Zapomnieli, że władza należy do niebios, a ludziom mają służyć. W każdym kościele jest grupa ludzi, którzy nazywają się najwyższą władzą, a ten, kto nie uznaje tego porządku, jest wilkiem, wrogiem Boga i którego należy usunąć ze wspólnoty. Wszelkie odstępstwa od prawa Bożego spowodowali przywódcy Kościoła na swoich zjazdach, gdzie biblijna zasada jednomyślności, przejrzystości i jawności działania jest zastąpiona rządami autokratycznymi i polityką. Manipulowanie przy prawie Mojżeszowym jest celowym działaniem. Misja w duchu i mocy Eliasza ma za zadanie powrót do oryginalnego prawa Mojżeszowego. Te odstępstwo dotknęło także wspólnoty, które głoszą oryginalne prawo mojżeszowe, o czym w dalszych wykładach będę mówił. Wszystkie kościoły obserwują uważnie hierarchię Wielkiego Babilonu i tworzą w swoim działaniu kopię ich hierarchicznej władzy, zwanej w Piśmie Świętym jako, tworzeniem obrazu bestii, Księga Objawienie rozdział 13, werset 14. Każdy z kościołów jest pijany babilońskim winem szaleńczej rozpusty i tworzy w ten sposób antychrystów, którzy będą otrzymywali instrukcje od głównego babilońskiego antychrysta. Kiedy zobaczysz w swojej wspólnocie początki działania antychrysta miej się na baczności, aby nie być zwiedzonym. Przychodzi okres wielkiego zwiedzenia. Księga Apokalipsy rozdział 18 werset 2 do 4 i zawołał donośnym głosem, upadł, upadł wielki Babilon i stał się siedliskiem demonów i schronieniem wszelkiego ducha nieczystego i schronieniem wszelkiego ptactwa nieczystego i wstrętnego. Gdyż wszystkie narody piły wino szaleńczej rozpusty jego i królowie ziemi uprawiali z nim wszeteczeństwo, a kupcy ziemi wzbogacili się na wielkim jego przepychu. I usłyszałem inny głos z nieba, mówiący: Wyjdźcie z niego, ludu mój, abyście nie byli uczestnikami jego grzechów i aby was nie dotknęły plagi na niego spadające. Pierwsza księga mojżeszowa, rozdział trzeci, werset trzynasty: Wąż mnie zwiódł i jadłam. Ewangelia Mateusza, rozdział dwudziesty czwarty, werset czwarty: A Jezus odpowiadając, rzekł im: Baczcie, żeby was kto nie zwiódł. Księga Apokalipsy rozdział 19 werset 20 I pojmana została bestia, a wraz z nim fałszywy prorok, który przed nim czynił cuda, jakimi zwiódł tych, którzy przyjęli znamie bestii i oddawali pokłon posągowi jego. Zostali oni obaj wrzuceni żywcem do jeziora ognistego, gorejącego siarką. Ewa stwierdza, że wąż ją zwiódł, Jezus ostrzega przed zwodzeniami a apokalipsa nie tylko podaje, kto będzie zwodził narody, lecz podaje też jaki będzie koniec zwodziciela i zwodzonych. Jezioro ogniste, gorejące siarką. 3. Samotność Eliasza. Eliasz był przerażony skalą odstępstwa, że miał serdeczne pragnienie umrzeć, lecz znalazł pokój i odpoczynek na górze choreb w jaskini. Bóg mu oświadczył, że w Izraelu są jeszcze prawdziwi czciciele Boga. Chociaż jest ich mało, to nie pokłonili się oni Baalowi i nie całowali go w usta. Eliasz zrozumiał, że nigdy nie był sam. Sam w prawdziwym wielbieniu Boga? Nigdy. Bez względu na to, co dzieje się wokół ciebie, jesteś częścią Bożej resztki. Należysz do nielicznych odważnych i wiernych, którzy nie chcą iść na kompromis ze złem, niemoralnością i strzegą prawa mojżeszowego. Nie zgiąłeś kolana na kompromis. Nie całowałeś fałszywego kultu ani wiary. Nadal służ Bogu w prawdziwej i czystej wierze. Być może będziesz musiał stać sam, ale nigdy nie stoisz sam. Módl się z czystym oddaniem i oczekuj na rydwan Boga. Bóg zachowa dla siebie jako resztkę 144 tysiące tych wszystkich, których kolana nie ugięły się przed bestią i jego posągiem, i tych wszystkich, których usta go nie całowały. Uwagi końcowe, nie zapomnij zapisać swoich myśli w zeszycie. Zacznij czytać księgi Mojżesza, wyjścia, kapłańską, liczb i powtórzonego prawa. Analizuj w duchu życie Eliasza i wprowadzaj stopniowo jego zasady w życie. Zapraszam na kolejny epizod numer 3 Jan Chrzciciel jako drugi Eliasz. Te tematy będę omawiał w duchu i w mocy Eliaszowej w kolejnych wykładach. Wielkie błogosławieństwo od Boga Wszechmogącego, tym, którzy żyją w społeczności z Nim i są doskonali. Niech Was Bóg Wszechmogący błogosławi, Ojciec i Syn i Duch Święty. Zapraszam za tydzień na kolejny trzeci odcinek Księgi Malachiasza pod tytułem Jan Chrzciciel jako drugi Eliasz.